Mam skradanie! Nie mamy czasu, Geralt. Pomóżmy jej i zabierajmy się stąd. Gnuśnieje bez walki. Słyszałam coś za tymi drzwiami. Zostawiajcie mnie tu! Błagam! Nie wyglądasz na dziwkę, elfką. Nazywam się Moril. Jaki jest miesiąc? Nie ma czasu na dyskusję. Możesz iść? Nie zostanę tu ani chwili dłużej, choćbym miała się czołgać! Ona nie przejdzie przez ogród, Geralt. Musimy wyjść od frontu, prowadź. Będziemy tuż za tobą. To jaki mamy miesiąc? Lammas. Zaczęła się jesień? Kiedy mnie porwali, padał śnieg. Więc ojcem dziecka jest? To dziecko ma tylko matkę. Gdy się zorientowałam, że jestem w ciąży, chciałam ze sobą skończyć. O! Nie dam rady! Ja chyba... O! Psia mać odeszły jej wody. Geralt, zmiana planów. Co? Wracamy do wieży. Potrzebuję czystego łóżka, ciepłej wody i trochę czasu. Nikt nie może nam przeszkadzać. Sprowadź pomoc.
Geralt, w samą porę. Gdzie się podziewałeś, Roche? A mieliśmy mały problem po drodze. Temerskie oddziały specjalne, utworzone przez Foltesta do zwalczania Skojatel po pierwszej wojnie z Nilfgaardem. Weterani, profesjonaliści, najlepsi z najlepszych. To koniec, Roche. Widzisz te tarcze? Brakowało mi tylko temerskich lilii. Pokonałem dowódców wszystkich oddziałów specjalnych na północy. Teraz będę mógł zjednoczyć Skojatel. Kończ już. Nie zabiję cię, Roche. My, Ensid, nie zabijamy ostatnich przedstawicieli wymierających gatunków. Żyj i pamiętaj, kto cię pokonał, bo mogę to zrobić jeszcze raz. Wafail, Vernon Roche. Popełniasz błąd, Jorvet. Znajdę cię. Kurwisyn uciekł, ale jestem pewien, że jeszcze o nim usłyszymy. Zasrani nieludzie. Starczy o Jorvecie. Co z Loredo? Gdzie jest Vez? Loredo nie żyje. Uratowałem Vez w ostatniej chwili. Co się stało? Twój plan nie był wcale... Chłopiec Geralt. Zdrowy chłopiec! O co tu chodzi? Czyje to dziecko? Moril. Czyje? Znaleźliśmy elfkę. Loredo porwał ją prawie rok temu. To on był ojcem. W życiu nie tknąłbym elfki. Nie mamy na to czasu. W porcie czeka statek. Coś ty zrobiła. Dlaczego? Nie dotykaj mnie. Przeklęte miasto.
Szykujcie statek! Co z dzieckiem? Nie możemy go zabrać. Kto przygarnie mieszańca w tej parszywej dziurze? Seherim. Oddajcie je Seherimowi z Bindugi. I powiedzcie, że to dziecko Moril. Królobójca zagrał nam na nosie. Porwał Triss Merigold. Zupełnie jakby życie Foltesta mu nie wystarczyło i musiał mieć również jego byłą doradczynię. Nie namyślając się długo, zaokrętowałem się na barkę i zabierając ze sobą Geralta, ruszyłem w głąb Doliny Pontaru. Tam właśnie, na terenach zwanych Górnym Edirn, obozuje armia króla Henselta. Otóż to król. To słowo klucz w moim planie pochwycenia królobójcy. Oddziały specjalne króla, niech mu ziemia lekką będzie Foltesta, przycichły jakby, nie uraczywszy nas w trakcie całej podróży ani jednym dowcipem z gatunku, na ile sposobów można oskurować elfa. Co dowodzi mojej tezy, że umysł ludzki jest w stanie wytworzyć pewną skończoną ilość okropności, nim najdzie go jakiś rodzaj refleksji. To dopiero musiała być jadka. Ile kości? Skąd Glevisig wzięła tyle mocy? Nie podniecaj się, Detmold. Widok czaszek i szkieletów zawsze tak na ciebie działa? Drwij sobie do woli. To jest magia. Takimi czarami wygrywa się wojny. Tysiące ofiar w jednej chwili. Potęga, zniszczenie, zagłada. Sabrina Glevisig skończyła na stosie. A Dolina Pontaru wciąż należy do Edirn. Edirn to żywy trup. Dni tego nędznego królestwa są policzone i żadna chłopska rebelia tego nie zmieni. Mylisz się, Detmold. Ten kraj żyje. Czuję to. Jest jak stary, ranny niedźwiedź, pokryty bliznami, szarpany przez psy, ale wciąż śmiertelnie niebezpieczny. To będzie dobra wojna. Ależ panie, baronowie z Edirn nie ośmielą się wystąpić przeciwko tobie. Za chwilę się o tym przekonasz. Wszystko przygotowałem. Tytankarwil, czujesz? To miejsce wciąż tętni magią, aż ciarki chodzą mi po plecach. To dziwne. Poczwórne słońce Glevisig nie ma działania długotrwałego. Powinno się rozproszyć. Może to jakaś anomalia? To się zdarza przy takich ilościach mocy. Nie sądzę, by kontrolowała, co robi. Dość! Jeszcze raz usłyszę o Sabrinie Glevisig, a polecą łby. Baron Felard zawsze dawał do zrozumienia, że chętnie zmieni barwy. Felard to szuja jakich mało. A reszta panicznie boi się Saski i jej chłopsko-nieludzkich bojowników. Nie są gotowi do wojny i wiedzą o tym. A szczeniak Dymawenda też się sprzedał? Książę Stenis nie odpowiedział, ale Felard zapewnia. Muszę mu spojrzeć w oczy. Wtedy będę wiedział, z jakiej gliny jest ulepiony. Witamy uniżenie jego wysokość Henselta, króla Kedwen, spadkobierce rodu jednorożca, pana na Art Keraich, arcyksięcia Banard, pogromce Nilfgaardu. Witamy na edirnskiej ziemi. Ile chcecie? Wasza wysokość raczy żartować. Jestem śmiertelnie poważny. Ile za wasze podpisy? Myśleliśmy o kwocie 100 000 koron nowigradzkich i tytułach markizów. Górne Edirn to kopalnie węgla i srebra. Liczne manufaktury, jedyny po tej stronie Jarugi kamieniołom białego marmuru oraz szlak handlowy wschód-zachód. Mówimy o Dolnej Marchi. Radzę nauczyć się nowego nazewnictwa.
W zamian złożymy hołd lenny waszej wysokości i uznamy za prawowitego suzerena tych ziem. Dostaniecie po 50 tysięcy. O tytułach zapomnijcie. Ponadto zapewnicie przewodników i zaopatrzenie dla mojego wojska. Będziemy stacjonować w waszych zamkach. Wasi zbrojni utworzą specjalny korpus, który zajmie się pacyfikacją chłopskiej rebelii. Dowódcą zostanie Detmold. Panie, ludzie nas oni nie zrozumieją. Tak, Felard, znienawidzą was, ale będziecie żyć. I to całkiem dobrze. Inaczej zabije was Saskia Smokobójczyni. Albo ja. Panie, przyjmujemy twoje warunki. Detmold, dokument. Jest jeszcze sprawa księcia Stenisa i jego praw do tej ziemi. Dopóki żyje... Dopóki książę żyje, może mieć pretensje do tych ziem. To go zabij, Felard. Panie, nie jestem wojownikiem. To się zamknij i podpisuj. Panie, smokobójczyni idzie tutaj z poselstwem. Doskonale! Zapraszam! A wy na co czekacie? Pióra w garść i podpisywać. A tak z ciekawości, ile kosztuje górny Edirn? 50 tysięcy. A ty ile byś wzięła, dziewko? Królu, każ temu padalcowi zawrzeć pysk. Inaczej wsadzę mu jego koguta w żyć i tak zakręcę, że zapieje i zamiast południa zrobi się poranek. Ja? Panie, każ ją pojmać! Zawrzyj pysk, Detmold! Podoba mi się ta Saskia. Mów, kobieto. Czego chcesz? Królu, wycofaj swe wojska. Uznaj niezawisłość górnego Edirn. Skończ prześladowania nieludzi i pozwól im opuścić granice swego królestwa. Ocalisz siebie i własną armię. Masz jaja, kobieto. I co będę z tego miał? Moi żołnierze uznaliby mnie za tchórza. Jestem Henselt z Ard Karaik. Niezwykłem uciekać przed niewiastami, nawet jeśli zabijają smoki. Jest jeszcze jedno wyjście. Ty i ja, królu. Tutaj, teraz. W obecności ludzi i bogów wyzywam cię. Jak za dawnych czasów, gdy światem rządzili ludzie honoru. Zwycięzca bierze górny Edirn. Dziewczynie rzuciło się na głowę. Wyzywać króla? Panie, to jakiś absurd. Zgnieciemy ich w bitwie, a ta dziewka może być niebezpieczna. Ponoć zabiła smoka. I właśnie dlatego będzie godnym przeciwnikiem. Nie zawiedź mnie, smokobójczyni. Pokaż, na co cię stać. Zaczynajmy. W rycerskim pojedynku zmierzą się Henselt z Ard Karaik, król Kedwen, senior Kaengor i Malore, ostatni z rodu jednorożca i Saskia, dziewka, co smoka ubiła. Zwycięzca bierze górne Edirn. Niech bogowie rozsądzą. Poczynajcie! Łap za broń! W górę do góry! Stać! Przestańcie w imię krewe Frey i Melitele! Ah!
stać! Co z tobą, Zywik? Gorzała rzuciła ci się na mózg? Nie poznajesz mnie? Jasna chędożona cholera, po coś go tu przyprowadził, Roż? To Wiedźmin. Wiem siamać, kto to jest, królobójca sakramencki, pod królewskim obozem. Nawet go nie związali. Spokojnie, chłopcy. Wiedźmin nie jest mordercą, ręczę za niego. A co do króla, to właśnie z nim muszę się widzieć. No to se poczekasz, jaśnie rycerzu, od zadań specjalnych. Ani drgnij, mutancie. Leć no, który posetnika i linę przynieście, zwiążemy go. Daj spokój, Zywik. Nie ma potrzeby. Mówiłeś, że gdzie jest król? Gdzieś na polach prowadzi negocjacje. Hej, królobójco, rzucisz broń po dobroci, czy mamy ci wpakować bełta w żyć? Nie ruszaj się. Ani drgnij. Łapy w górę! Strzelać! Rozwalić go! Co jest, kurwa? Upiory były moimi żołnierzami. To klątwa Sabriny. Żołnierze z Edirn też tu są. Potem będzie czas na podziękowanie. Musimy iść. Ah!
się dzieje? Gdzie jest słońce? Zaćmienie, rzucił klątwę. Potężną. To co robimy? Musimy się wydostać. Upiory są wrażliwe tylko na srebro i czary. Się z tego. Ja zajmę się mgłą!